Jednym z przykładów nieoficjalnej suwerenności jest włoska wieś zwana księstwem Seborgi. Leży ona nad samym Morzem Śródziemnym, niecałe 40 km na wschód od oficjalnego księstwa Monako. Zajmuje teren 14 km2, czyli nieco mniej niż warszawskie Śródmieście. Na tym stosunkowo niedużym terenie mieszka zaledwie 300 osób, a ich zwierzchnikiem jest książę lub księżniczka, wybierani co 7 lat w wolnej elekcji. Dzieje Seborgi sięgają X wieku naszej ery. Przez ponad 700 lat istnienia była własnością benedyktynów, ale w 1729 roku zakonnicy sprzedali ją królowi Sardynii. Jednak obecni mieszkańcy tej wsi mają co do tego pewne wątpliwości. Seborga od wieków jest księstwem, ponieważ nigdy oficjalnie nie przyłączono nas do Włoch. Umowa sprzedaży nigdy nie została zapłacona. I to jest cała historia Seborgi, w którą wszyscy wierzymy. Dzięki temu jesteśmy niepodległym księstwem. Potwierdza to nawet państwowa dokumentacja, więc nie jesteśmy szaleńcami. Ich entuzjazmu i wiary we własną niezależność nie podziela rząd włoski. Uważa księstwo Seborgi za nieszkodliwą lokalną fanaberię. Dopóki mieszkańcy tego terenu płacą podatki na rzecz całych Włoch, rząd nie ingeruje w wewnętrzne sprawy wioski. Mimo to obywatele księstwa, niczym francuska partyzantka, walczą o uznanie ich suwerenności. Wyrazem buntu było m.in. przeciwstawienie się włoskim służbom mundurowym. Karabinierzy przyjeżdżają tu od czasu do czasu, bo muszą. Czasem ktoś po prostu umiera. Nie są tu jednak mile widziani. Mieliśmy tu nawet miejskiego policjanta parę lat temu, ale ten układ ostatecznie się nie sprawdził. Pojawiał się 2 razy w tygodniu, udawał miłego i wystawiał mandaty za parkowanie. Zobaczcie, w naszej miejscowości nie ma ani sygnalizacji świetlnej, ani znaków stop. Naprawdę nie potrzebujemy tu żadnej policji. Dlatego ludzie po prostu biegali za nim, darli te mandaty i rzucali w niego. Uspokajali się. Dlatego w końcu urzędnicy poddali się i nie ma policji w księstwie Seborga. Pilnujemy się sami. Rzadkie odwiedziny włoskich karabinierów w Sebordze nie oznaczają absolutnego braku służb mundurowych na tym terenie. Księstwo ma bowiem własnych strażników. Kiedy ogłoszono niepodległość, na całym terenie monarchii prawa i porządku pilnował jeden wolontariusz – funkcjonariusz Straży Seborgi. Dziś, w ramach prężnego rozwoju całej monarchii, jest ich już aż 7 i wspomaga ich służbowy pies. Nie odnoszą żadnych korzyści za pełnienie swej służby, poza szacunkiem innych obywateli wsi. W dodatku należy wspomnieć, że przestępczość w księstwie jest na granicy błędu statystycznego, więc zarówno funkcjonariusze, jak i zwierzaki pełnią głównie funkcje reprezentacyjne. Cambio. Zmiana warty. Buongiorno, Mauro. Dzień dobry, Mauro. Tutto bene? Wszystko dobrze? La sicurezza qui a Seborga. Straż przyboczna Seborgi nie jest uzbrojona. Jestem komendantem w stopniu kapitana. W sumie jest nas 7 strażników. Jest jeszcze drugi głównodowodzący, z którym dzielimy się zadaniami. Pełnimy wartę przy pałacu, w terenie i generalnie wymieniamy się obowiązkami. Posiadamy też straż konną oraz pieszą. Oprócz własnej reprezentacyjnej służby mundurowej, księstwo posiada własną flagę, hymn i walutę zwaną Luigino, bitą w miasteczku już od 1666 roku. Współcześnie, jak na suwerenną monarchię przystało, co kilka lat wypuszcza się kilkaset sztuk monet. Na razie mają one jedynie wartość kolekcjonerską i nawet na terenie księstwa nie można za nie nic kupić, ale w przyszłości być może ta bezcenność będzie więcej warta. Podobnie jak monety, symboliczne znaczenie dla obywateli księstwa mają również tablice rejestracyjne. W Sebordze nie ma co prawda urzędowego wydziału komunikacji, lecz mimo to zmotoryzowani mieszkańcy mogą starać się o tutejsze blachy. W rzeczywistości jednak tablice te pełnią jedynie funkcje ozdobne, ponieważ żadne służby poza 7-osobową strażą księstwa nie akceptują tego typu oznaczenia samochodów. Buongiorno. Dzień dobry. Cześć!
Jednym z najważniejszych miejsc na mapie księstwa jest punkt informacji turystycznej. To wielofunkcyjna instytucja, będąca jednocześnie sklepikiem z pamiątkami oraz Muzeum Historii Seborgi. Mieszkańcy i książę są na tyle kreatywni, że nadali pani sklepikarce prawa do wydawania paszportów, co sprawiło, że punkt ten stał się również oficjalnym urzędem paszportowym księstwa Seborgi. Wyrobienie dokumentu kosztuje 2,5 euro. Paszport księstwa nie jest wymagany, by przekroczyć jakąkolwiek granicę, co oznacza, że jest kolejnym, bezużytecznym, ale symbolizującym nieoficjalną suwerenność gadżetem Seborgi. Questo è il passaporto turistico. To jest paszport turystyczny podpisany przez księcia Marcello z jego pieczęcią. Posiada datę ważności. Ten jest ważny do 2024 roku i co roku należy przyjechać, by go podbić. Tutaj jest zdjęcie posiadacza paszportu turystycznego wraz z danymi osobowymi. Imieniem, nazwiskiem, rokiem i miejscem urodzenia oraz adresem. I tak zostaje się honorowym obywatelem Seborgi. Trudno powiedzieć, ilu w rzeczywistości jest tych honorowych obywateli Seborgi z turystycznym paszportem. Wiadomo jednak, że teren księstwa zamieszkuje i jednocześnie uznaje za suwerenną monarchię około 300 osób. Głównym źródłem dochodu narodowego jest rolnictwo. Lokalna spółdzielnia liczy aż 150 gospodarstw. Mimo niewielkiego terenu, jaki zajmuje, księstwo nie jest hermetycznie zamkniętą enklawą. Wręcz przeciwnie. Niemal 10% wszystkich obywateli, czyli około 30 osób, to cudzoziemcy. Urodzona w Niemczech Nina od 15 lat bierze aktywny udział w życiu księstwa. Seborga to wioska, która jest dość duża. Historyczny obszar to około 14 km². Wciąż można określić jego granice, ponieważ oznaczono je kamiennymi znakami w lesie. To miejsce jest pełne drzewek oliwnych i jest po prostu piękne. Dlatego tak bardzo je kocham. Na co dzień Nina prowadzi na terenie księstwa farmę i uprawia oliwki. Seborga jest takim małym rajem na ziemi. Dlatego podjęliśmy decyzję o tym, by tu zamieszkać. Kochamy naturę i zwierzęta. Marzyliśmy o miejscu do grillowania, o prostym życiu. Mamy 3 konie, psy, świnie, koty i osiołki. Wszyscy żyjemy tu bezpiecznie. Ludzie nieraz pytają mnie o to, co stanie się ze świnią. Czy ją zjemy? Oczywiście, że nie. Nie zjemy niczego, co tu z nami żyje. Zwierzęta są tu dla przyjemności i umrą ze starości. Oprócz hodowli zwierząt i uprawy oliwek, Nina marzy o objęciu najważniejszego stanowiska w księstwie. Jej planem jest wystartowanie w nadchodzących wyborach, podczas których obywatele zadecydują, kto przez najbliższe 7 lat będzie księciem lub księżniczką nieoficjalnego księstwa Seborgi. Pierwsza wolna elekcja tej mikronacji odbyła się w 1963 roku. Wygrał ją pasjonat lokalnej historii i jednocześnie prezes spółdzielni ogrodniczej, Giorgio Carbone, który przyjął tytuł Principe Giorgio Primo. Panował przez 46 lat, aż do swojej śmierci w 2009 roku. Sąsiadem i przyjacielem księcia był Tim Johnson, Amerykanin, który osiadł w Sebordze ponad dekadę temu. Giorgio był człowiekiem jakich mało. Był prawdziwym magikiem i potrafił z łatwością uzyskać poparcie całego miasteczka. Myślę, że pierwsze głosowanie było całkowicie jednomyślne, może poza jedną osobą. Mieszka tu około 300 rezydentów, więc praktycznie wszyscy się znamy. Pamiętam, jak całkowicie zablokował drogę, zatrzymał wszystkich, nie wpuszczał nikogo, nawet włoskich karabinierów. To było imponujące. Naigrywał się z nich. Miał przy tej okazji naprawdę sporo zabawy. Z jednej strony był z niego prawdziwy żartowniś, ale kwestie dotyczące księstwa traktował śmiertelnie poważnie. Uwielbiany za życia Principe Giorgio Primo stał się legendą całego księstwa i symbolem suwerenności Seborgi.
Questo qua è il vecchio trono di Giorgio. To jest zabytkowy tron Giorgia. Bardzo dla nas ważny. Obchodzimy się z nim prawie jak z relikwią. Bo przypomina nam o księciu, a tym samym o historii Seborgi, której był twórcą i założycielem. To Giorgiowi zawdzięczamy, że księstwo jest dziś tym, czym jest. Po śmierci najważniejszego przywódcy, Giorgio Carbone, w wolnych wyborach funkcję tę przydzielono przedsiębiorcy, który przyjął przydomek Marcello Primo. W 2019 roku z powodów osobistych abdykował. Przyszedł czas na nowe wybory. Mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził przez 7 lat, bo tyle trwa kadencja władcy. Tym razem do walki o tron stanęły dwie kandydatki. Nina jest jedną z nich. To dla niej życiowa szansa. Seborga bowiem to jedyne miejsce na świecie, gdzie głosami obywateli można zostać prawdziwą księżniczką nieprawdziwej monarchii. Dzień wyborów. Elekcja wywołuje wielkie emocje wśród mieszkańców. Obywatele księstwa wybiorą między Niną, żyjącą tu od wielu lat, ale jednak nie będącą rodowitą obywatelką księstwa, a Laurą, mieszkającą tu z dziada pradziada. Nina wie, że trafiła na trudną konkurentkę. Co ma być, to będzie. Tak czy siak będzie dobrze. Dokładnie tak. To naprawdę niesamowite, że w wyborach startują dwie kobiety. To już samo w sobie jest niezwykłym osiągnięciem. W kobietach siła. Ojcem Laury jest legendarny Giorgio Primo, długoletni książę księstwa. Według przedwyborczych sondaży sympatie rozkładają się po połowie. Obie kandydatki oddają głos. Po kilku godzinach w wyborach wzięło udział prawie 65% społeczeństwa monarchii. Patrząc na frekwencję, księstwo Seborgi jest supermocarstwem. Lokal wyborczy został zamknięty. Lokalna straż czuwa nad przepisowym przeprowadzeniem procedury liczenia głosów. W wyborach udział wzięło 191 obywateli. Niebawem okaże się, kto przez najbliższe 7 lat będzie godnie nosił tytuł Principessa di Seborga, czyli księżniczki Seborgi. Po godzinie liczenia głosów wszystko stało się jasne. Pani Dobler Menegatto, Nina Daniela, została wybrana księżniczką Seborga. Czuję się wspaniale. Wybór nowej księżniczki Seborgi wzbudził spore zainteresowanie mediów. Informacja o wyniku wolnej elekcji została rozesłana w świat. Dziękuję bardzo. Jest tak zimno, że teraz idziemy wszyscy do baru, gdzie czeka na nas herbata i gorąca czekolada. Nowo wybrana głowa księstwa, jej sztab wyborczy oraz przyjaciele, czyli praktycznie cała społeczność Seborgi, celebrują zwycięstwo w lokalnej kafeterii. Nad księstwem Seborgi budzi się nowy dzień. Przez najbliższe 7 lat księżniczka Nina będzie mogła osobiście przekonać się, ile waży korona. Jej najważniejszym zadaniem będzie udowodnienie suwerenności i zdobycie oficjalnej niepodległości księstwa.